Co dzisiaj najbardziej zarezonowało Pana podczas tej debaty? No przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to zapewnienie technicznych, nazwijmy to technicznych warunków przeprowadzenia referendów. To, o czym była mowa, że zwłaszcza w małych miejscowościach, co jest związane z kontrolą przebiegu samego weryfikacji zbierania podpisów i możliwych nadużyć władzy, prawda? Nie mówimy o łamaniu prawa, tylko właśnie o nadużyciach. I to była pierwsza rzecz, no i oczywiście kwestia progów, ale też rola referendów w procesie demokratycznym jako takim. I tutaj może to napięcie do końca nie wyszło, ale rzeczywiście takie pewna dyskusja i pewne różnice zdań odnośnie tego, czy referendum ma być stałym elementem systemu, czy referendum ma być swego rodzaju wentylem bezpieczeństwa używanym w skrajnych wypadkach, kiedy, nazwijmy to, normalny system demokratyczny nie funkcjonuje. Więc ja myślę, że te dwa aspekty, ten pierwszy zwłaszcza jest o tyle interesujący, że tutaj mimo różnicy zdań czy różnicy proweniencji środowiskowej panowała dosyć duża zgodność, prawda? I to łącznie z tą propozycją jakby wspólnych wystąpień, no, która wydaje mi się może być nie zawsze do zrealizowania, ale to akurat dobrze rokuje na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję.